Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Równanie x kwadrat plus 25 przez x minus 5 równa się 0. No i pytanie, ile ma rozwiązań. W tych zadaniach musimy pamiętać, że to, co jest na dole, nie może być zerem. Mianownik nie może być zerem, czyli x minus 5 jest różne od 0, x jest różne od piątki. No to zatem to, co w liczniku musi być zerem, czyli x kwadrat plus 25 równa się 0, czyli x kwadrat to jest minus 25. I to też jest sprzeczne, ponieważ żadna liczba rzeczywista poniesiona do kwadratu nie jest ujemna, czyli nie ma tutaj rozwiązań. Po pierwsze, x nie może być piątką, a dodatkowo w rozwiązaniach wyszło, że x należy do zbioru pustego, bo nie ma rozwiązań takie równanie. Czyli odpowiedź A.